No chyba, że Krycha. Halo, Burczek. Przy knapie, normalnie stoję stary. Krycha, papier, kamień, nożyce najpierw. Na knapie. Ja się muszę rozwrócić, bo mi dali majka i muszę nawijać. Siema. To był Krycha! Wiedział, co wiedział. Papier, kamień, nożyce może najpierw. Nie, nie ze mną. 3, 4. Krycha będzie zaczynał znowu. Znowu 30 sekund, potem się dychniesz, potem zaś cię zawołamy. Twój temat to bułgarskie lato. Mój to bułgarskie lato, tak szczerze. Jedyne ostatnią historię, jaką mam do opowiedzenia, mi zawsze siostra potrafiała. Kiedyś tam rodzice kupili ołówek i temperówkę. Wiecie, co zrobiłem? Ja myślałem sobie sam, co natemperuję i tak dalej. A ona mi to natemperowała. Mój ołówek, moją temperówkę. No, wiecie, co jej zrobiłem? Wbiłem jej ten ołówek. I od tamtego czasu się mnie nie czepia. Co zajebane jak teraz drugie wejście na temat. Jaki temat? Wakacje w Bułgarii. I bułgarskie lato, no. Co jest z Bułgarią w każdym razie? Siemano wszyscy! On już powiedział, jak to zrobił, po prostu kurde, Krycha, pomysłowy Dobromir, siema, teraz! Ej, to jest prosta bania, chociaż nawijam bez bitu, ja tutaj daję radę, nadal, ej, dobra, składam tutaj w wersach styl, wiesz o co chodzi, siema, przybij piątkę, mordy, ty! Ej, dobra, tak, spoko, teraz to jadę, wiesz o co chodzi, pokazuję to tutaj swoje ADHD, dobra, tak, tutaj kładę wersy na bicie, wiesz o co, jakim kurwa bicie? Po prostu ja tutaj płynę dalej, wiesz o co chodzi, stale, po prostu kiedy mam tu najebane wełbie, wiesz o co chodzi, po prostu ja teraz wejdę, mogę to grać, to jest styl z UDZ, wiesz o co chodzi, po prostu tutaj zmawiają pacierze, ej dobra, tak, spoko, i kiedy tutaj jestem na kempie, wiesz o co chodzi, po prostu dobry ziom w pojebanym mieście. Okej, koniec, i drugie wejście może z bitem teraz do odmiany. Krycha, ostatnia historia tego dnia. No dobra, czekajcie, jeśli coś wam odpowiem. Tylko pod bit tym razem. Dawaj, Bony. Zauważyliście, uśmiechnij się. Nie ma zęba. A kiedyś jak się bije wsiąkiem, wybij mi dwa zęby, ja mu jednego zęba wybiję. Zgadnijcie jakiego. To jest ziomek, z którym się bije 5 lat temu. Nie znamy się w ogóle, a uśmiechnij się jeszcze raz. Tego zęba mu właśnie wybiłem. Ziomek stracił zęba tą pięścią. Kto chce jeszcze przybić? Czy nie? Ale tą pięścią wybije ci ziomek zębka. Oddajesz to i stwierdzam, że on jest jednak lepszy, bo jestem zajebany. Yeah. Ja. Dzięki, że powtórzyłeś mi, ziomek, ten schemat. Po prostu mogę nie pamiętać. Siema. Ej, dobra, tak, spoko, ale to możesz być ty. Wiesz o co chodzi? Po prostu tu niezły szczyl. Ej, dobra, tak, opowiedział wam parę historii. Wiesz o co chodzi? To zaraża tak jak wąglik. Ej, dobra, tak, spoko, jestem jak Mowgli wśród małp. Wiesz o co chodzi? Ja tutaj mam też swój stan. Ej, dobra, tak. Czy uważacie, że w tym starciu lepszy był Krycha? Czy lepszy był Lisu? Jeszcze raz. Krycha? Czy Lisu? Nie można zapominać też, że Krycha z dzikiej karty zaskoczył nas tu gościnną, kolejną opowieścią, jak sam wspominał już dzisiaj ostatnią. Czy jeszcze chcesz potem poopowiadać co nieco? Więc zapytajmy jeszcze raz, dla ogólnego rozrachunku w ostatniej 1/8 przed ćwierćfinałami. Czy lepiej na wolno teraz rapował Krycha? Czy może oponent?
kurwa, przychodzi dalej tak. Czyli jeszcze w świecie, ale kolejne historie będą.